Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowych zasadach stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, czyli koszty twórców. Potocznie tak zwiemy ten rodzaj źródła przychodów. I teraz pewne zmiany, porozmawiamy sobie dzisiaj z Łukaszem, pewne zmiany bardzo istotne, powiedziałabym, że to jest taki kamień milowy. W jakim właśnie zakresie zostały zmienione przepisy i kogo faktycznie dotknęły, do kogo teraz te koszty 50% będą miały zastosowanie? Tak, rzeczywiście od 1 stycznia 2018 roku polska ustawa o PIT, czyli o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje katalog twórców czy osób zajmujących się działalnością twórczą, którzy mogą korzystać z pewnej preferencji podatkowej, czyli podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Do tej pory tak naprawdę ten katalog nie był jakoś podmiotowo wskazany w ustawie. Było tak, że jeżeli ktoś był traktowany jako twórca na gruncie ustawy prawo autorskie o prawach pokrewnych, no to tak naprawdę mógł korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. A czy w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych mieliśmy definicję twórców, czy to faktycznie był taki katalog otwarty? Katalog otwarty, ponieważ każdy może tak naprawdę wykonać utwór, dzieło, stworzyć coś. Ja mogę, ty możesz, tak naprawdę, abstrahując tak naprawdę od jej wartości, czy ma postać ukończoną, czy jest utrwalony. Tak naprawdę tutaj jest to bardzo szeroko działalność twórcza jest ujmowana. Natomiast na gruncie prawa podatkowego ona była szeroko ujmowana. Natomiast w chwili obecnej w 2018 roku już jest ten katalog zawodów tak naprawdę, czy czynności, które podlegają tej preferencji podatkowej. Żeby nie być gołosłownym, no wymieńmy na przykład utwory architektoniczne, wymieńmy działalność urbanistów, wymieńmy działalność programistów, ale już na przykład nie prawników i doradców podatkowych. Tak naprawdę na gruncie starych przepisów, jeżeli prawnik napisał, stworzy utwór, na przykład opinię, teoretycznie mógł korzystać z tej preferencji w związku z przeniesieniem praw autorskich na pracodawcę, co też było powszechnie wykorzystywane. No, w chwili obecnej tego typu preferencji już nie ma. Czy w tej chwili, bo to bardzo zainteresuje naszych widzów, czy informatycy, bo powiedziałeś, że programiści i tak dalej, czy każdy informatyk może skorzystać właśnie z 50% kosztów uzyskania przychodów? Bo to była grupa zawodowa, która najczęściej wybierała ten sposób rozliczeń. I tak, i nie. No tak, dlatego że po pierwsze jego praca musi mieć charakter twórczy. A więc nie jest istotne, czy on ukończy dany kod programu, daną czynność. Utwór, tak jak powiedziałem, już może mieć formę nieukończoną. Ważne, żeby to miało to znamie twórcze, indywidualne. Natomiast szereg prac właśnie informatyków, czy chociażby tych wskazanych już wcześniej urbanistów, ma charakter nietwórczy. Nie jest związany z wytworzeniem utworu i rozporządzeniem prawami do niego. I tak naprawdę w praktyce, jeżeli posadzimy obok siebie dwie osoby, jedna pisząca raport, na przykład z jakiegoś projektu informatycznego, a druga pisząca jakiś kod programu w ramach tego projektu, no mają zupełnie inne sytuacje. Pisząca raport tak naprawdę nie korzysta z preferencji podatkowych, natomiast ta pisząca kod programu teoretycznie może skorzystać, o ile są spełnione nowe, zaostrzone kryteria wskazane w ustawie. Powiedz mi, a kto tak naprawdę, bo to mnie też zainteresowało bardzo, kto będzie oceniał, czy to jest utwór, czy to jest twórca, bo jeden informatyk może, drugi nie może, inżynierowie chyba w ogóle już nie mogą, no, urbaniści i tak dalej, to tak, też zależy. Efemerycznie. Efemerycznie. Kto tak naprawdę właśnie będzie oceniał, czy to w efekcie zostanie ocenione w trakcie kontroli podatkowej, czy czynności sprawdzających, czy trzeba być uważnym i najlepiej zrezygnować ze stosowania tych 50% kosztów. Znaczy, tak radykalnie bym aż nie podchodził, ponieważ pojęcie utworu jest interpretowane szeroko na gruncie prawa autorskiego, a to jest tak naprawdę podstawowa dziedzina prawa, która nam determinuje
zakres tego, co jest utworem. Natomiast kto ocenia, gdzie się zaczyna utwór, a gdzie się kończy utwór? No oczywiście organy podatkowe powiedzą, no to przecież podatnik ma to zrobić w końcu. Ewentualnie płatnik, jeżeli ma zastosować 50% koszty uzyskania przodu. No i właściwie jak w praktyce do tego podejść? Chyba nie ma tutaj jednego takiego kryterium, gdzie się zaczyna utwór, natomiast jeżeli to jest coś, co jest przedmiotowo nowe, co wcześniej nie istniało i tak naprawdę jest to związane z działalnością człowieka, w ramach tych zawodów, tego katalogu wymienionego, to tak naprawdę możemy przyjąć z dużym uproszczeniem, że mamy do czynienia z utworem. I tak naprawdę tutaj myślę, że te osoby, które oceniają to, na przykład pracują w firmach IT, to tak naprawdę najlepiej wiedzą, co posuwa, że tak powiem, do przodu ich przedsiębiorstwo, co jest związane z rozwojem, a co jest związane tylko z jakąś, na przykład z twórczym raportowaniem. Od początku roku 2018 fiskus kwestionuje dość szeroko właśnie te podwyższone koszty uzyskania przychodów w przypadku większości podatników, nawet tych, którzy przed 1 stycznia 2018 rozliczali w ten sposób, bo rozumiem, że zmiana dotyczy roku 2018, czyli rozliczenia za rok 2018, które nastąpi dopiero w roku 2019. Tak. No chyba, że płacimy zaliczki, jesteśmy płatnikiem, musimy na pewno znać te przepisy, a przede wszystkim prawidłowo de facto określać to w umowach o dzieło, które podpisujemy właśnie z twórcami. No właśnie, jaka jest ta najnowsza praktyka fiskusa? Właściwie to można zacząć od tego, że ta praktyka nie jest związana z samą zmianą legislacyjną, ponieważ ustawa w tym zakresie, jeżeli chodzi o sposób dokumentowania przekazania praw autorskich, nie uległa zmianie, więc tak naprawdę już na gruncie starych przepisów możemy znaleźć takie interpretacje, które mówią o tej nowej, zaostrzonej polityce fiskusa w zakresie 50% kosztów uzyskania przodu. No, na czym polega ta zmiana? Otóż przyjmowano powiedzmy w 2014, 15, jeszcze 16 roku, że tak naprawdę wystarczające jest podzielenie czasu pracy danej osoby, powiedzmy programisty, czy wcześniej jeszcze prawnika, na część związaną z pracą twórczą i z pracą nietwórczą, wówczas proporcjonalnie przypisać wynagrodzenie do kosztów podwyższonych i do kosztów normalnych, określonych kwotowo w ustawie. Natomiast najnowsza praktyka fiskusa jest taka, że to jest niewystarczające. W interpretacji podkreśla się, że co z tego, że ktoś ma w obowiązkach pracę twórczą, skoro on nie musiał stworzyć w tym czasie żadnego utworu. No, teoretycznie może się tak zdarzyć, ale taka osoba to też pewno pożegnałaby się wcześniej czy później ze swoją pracą. Natomiast fiskus upiera się przy tym, że wcześniejszy sposób dokumentowania jest niewystarczający. Trzeba wyraźnie wskazać, jakie utwory ta osoba stworzyła, że pracodawca na przykład je zaakceptował, na przykład na koniec miesiąca, i tak naprawdę określić wynagrodzenie z tego tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę. I co ciekawe, nie jest wystarczające procentowe określenie, że na przykład 50% czasu pracy, a więc 50% wynagrodzenia miesięcznego nie przysługuje pracownikowi. Fiskus mówi, że to ma być bezpośrednio związane z tym rozporządzeniem. Czyli de facto trzeba by było ustanowić na przykład stawkę godzinową 30 zł pracy nietwórcze, 50 zł pracy twórcze, zrobić jakąś tabelkę, podsumowanie i w ten sposób na przykład, nie wiem, rozliczenie miesięczne, tego typu dwie stawki. No i tak samo do umów na przykład o dzieło podchodzić. A czy są jakieś wskazówki z interpretacji, które do tej pory się być może ukazały, które by nam jakąś taką instrukcję tworzyły, czy jakąś procedurę w zakresie właśnie tej podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodu? No niestety nie. Niestety tutaj fiskus jest bardzo, bardzo enigmatyczny i bardzo tylko ogólnie wskazuje, że nie on ocenia, co jest utworem, że tak naprawdę to wynagrodzenie, które jest związane z rozporządzeniem z prawami autorskimi, ma być bezpośrednio
określone i honorarium ma być, powiedzmy, kwantyfikowane. Ale jak już to zrobić, jak podejść do tego, co pracodawca czy podatnik ma z tym zrobić, to już niestety z interpretacji nie wynika. Więc tak naprawdę w tym momencie też jest jakiś tam potencjał do sporu z organami podatkowymi, ponieważ podatnicy, mówiąc szczerze, nie wiedzą, co zrobić. I też z praktyki wiem, że wiele spółek się właśnie z tym zmaga. No i cóż, i praktycznie można zaproponować na przykład tabelki wynagrodzenia za stworzenie jednego utworu, za godzinę pracy i tak naprawdę podsumowywać to miesięcznie i wówczas spisać protokół ilości przekazanych utworów i określonego wynagrodzenia. Co prawda względem administracyjnym jest to wielkie wyzwanie i niepraktyczne, natomiast łatwo nie będzie na pewno. Czy w takiej sytuacji, nawiązując do twojej ostatniego zdania, czy zachęcałbyś do ryzyka na początku, a potem sporu z organami podatkowymi, czy jednak zrezygnowania ze stosowania tej 50% stawki przy kosztach uzyskania przychodu? Myślę, że zajmę stanowisko pośrednie. Na pewno nie rezygnowałbym z preferencji podatkowych, ponieważ nie widzę tutaj powodu, żeby jeżeli ustawodawca daje nam takie prawo, od razu byśmy się go zrzekali tak naprawdę i wypłacali pracownikom mniejsze pieniążki. Myślę, że rozsądnym jest jednak dobre ułożenie procedury, przemyślenie tego na gruncie już wydanych interpretacji, złożenie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej i tak naprawdę czekanie na rozstrzygnięcie. Zawsze ta interpretacja indywidualna, bez niej ani rusz? Myślę, że są spółki, które na podstawie tego, co fiskus mówi, opracowały już procedurę i bez interpretacji indywidualnych wdrożyły tak naprawdę ustalanie tego wynagrodzenia. Natomiast jest to związane z istotnym nakładem czasu pracy, czas administracyjny i nie każdy podatnik jest skłonny, że tak powiem, ponieść te dodatkowe nakłady. Jeżeli kogoś stać idzie, że tak powiem, prostszą drogą, bez interpretacji, myślę, że warto też jednak rozważyć wniosek o interpretację indywidualną. Nie zawsze, ale... Dziękuję, Łukasz, bardzo. Dziękuję. I my z Łukaszem życzymy powodzenia twórcom w stosowaniu właśnie nowych przepisów. Nie jest łatwo, ale faktycznie zachęcamy do korzystania z preferencji podatkowych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.